lalka na 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 surprise. Jest to pierwsza, na razie jedyna lalka z tej serii w kolekcji moich córek. Postanowiłam, że muszę Wam co nieco o niej opowiedzieć, ponieważ znacząco różni się ona od innych lalek tego typu, jak LOL Surprise, jak Barbie, czy jak lalki Enchantimals. W zestawie z lalką mamy torebeczkę, która jest w tym momencie wypełniona skarbami mojej córki. Nie pozwoliła ich wyjąć. Ona jest dość pojemna. Dziecko może sobie tam przechowywać, co tylko chce. Zapinana na zamek, tutaj mamy zawieszkę, no jest przepiękna, błyszcząca. Pierwsza rzecz, która różni lalki na 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 od innych lalek, to, że one są pokryte materiałem, takim jakby rajstopa, to mi się tak troszkę kojarzy. Główkę ma niby twardą, ale zobaczcie, jednak można ją tutaj ucisnąć. One są z tworzywa oczywiście zrobione, ale to tworzywo jest powleczone właśnie czymś w stylu rajstopy. Pozwólcie, że tak to ujmę, bo naprawdę tak mi się to tutaj wszystko kojarzy na tej laleczce. Jest ubranko, które to możemy ściągnąć. Lalka ma buty, lalka ma uroczą czapkę, ma włosy, które można jej czesać. No, nasza jest troszeczkę potargana już w tym momencie, miała przepiękne loki na początku, ale dziewczyny nie mogą dojść do ładu z tymi jej włosami, więc jest, jak widzicie, kiedyś musimy wziąć wszystkie lalki, porządnie im te włoski umyć, rozczesać i jakieś fryzurki tutaj zrobić. Jest to lalka, z którą moja córka swego czasu spała, bowiem ona jest taka, no milutka, nie jest taka zimna, sztywna, taka jak te inne lalki, a dzięki temu, że właśnie ma ten materiał tutaj, to można sobie nawet ją położyć gdzieś tam w łóżku czy na poduszce i jest troszkę jak pluszak, bo gdy się jej dotknie, no to nie jest taka zimna, tylko właśnie powleczona materiałem. I to jest taka charakterystyczna, myślę, cecha lalek z tej serii. Ona czasem stoi, czasem nie stoi. Generalnie jak ją dobrze ustawimy, to będzie stała. Ma tak skonstruowane buciki, że bez problemu, no ale bez bucików już nie stanie. O, tutaj to nawet wygląda troszkę jak rajstopa. No sami przyznajcie. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych lalek tego typu, czyli tych wzrostu Barbie, które mamy. Jest wyjątkowa. Jeśli jesteście ciekawi, ile kosztują te lalki, to w opisie do filmu, jak zawsze zresztą, jest link do Ceneo, do porównania warki cen. Tam możecie sprawdzić, gdzie aktualnie najtaniej można lalkę kupić i jak macie konto założone na Ceneo, co jest bezpłatne, to sprawdzicie sobie również historię cen, czyli jak się zbliżają te wszystkie Black Friday'e czy święta teraz, możecie tam zobaczyć, czy ceny tej lalki się na przestrzeni ostatniego czasu zmieniały i jak bardzo się zmieniały. Zapraszam Was również na blog. W opisie do filmu jest link.